Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami. Mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. A wyście zbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem albo obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. Ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto, nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w prześnikach szczerości i prawdy. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z wszetecznikami, ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tym, który się mieni bratem, a jest wszetecznikiem, lub chciwcem, lub bałwochwalcą, lub oszczercą, lub pijakiem, lub grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Bo czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? Czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Tych tedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Kiedy Pan Jezus Chrystus posyłał swoich uczniów, aby budowali zbory, zakładali zbory, to okazało się oczywiście, że dał im takie dwa bardzo ważne polecenia. Pierwsze, idźcie, głoście Ewangelię, a drugie, którymkolwiek grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, będą zatrzymane. Również i do Piotra Pan Jezus to mówił, kiedy pytał go o to, za kogo ludzie mnie uważają, to też tam padły właśnie te słowa, którymkolwiek odpuścicie, będą odpuszczone. W znaczeniu takim, cokolwiek byś związał na ziemi, będzie związany w niebie. Mamy tutaj też to z Mateusza, ale gdzie dalej, w 18 rozdziale, tłumaczy Mateusz, o co w tym chodziło. I mówi w ten sposób: a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź napomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Dlaczego? Dlatego, że czasami ktoś upadnie i nie należy rozgłaszać tego. Nie należy w ten sposób tego brata w jakiś sposób deprecjonować. Zresztą list do Galacjan też mówi: wy, którzy jesteście duchowi, jeśli przyłapaliście kogoś na jakimś upadku, napominajcie takiego z łagodnością w duchu i miłością oczywiście, bacząc na to, abyś i ty sam nie był kuszony. Więc jest to bardzo ważne. Taki człowiek się opamięta i wtedy nie wracamy już do tego i przez naszą tutaj takie podejście w cztery oczy ochraniamy tego człowieka, dlatego że ludzie bardzo często przebaczają wierzący, ale jednak pamięć ludzka jest na tyle niezawodna, że jak trzeba potem coś użyć przeciwko komuś albo wypowiedzieć komuś cokolwiek, to ludzie sobie przypominają rzeczy nawet sprzed 15 i 20 lat. Więc dlatego też trzeba chronić tego człowieka i w dobrej wierze napominać go w ten sposób, aby niepotrzebnie nie rozgłaszać tego problemu czy tego grzechu, w który ten ktoś popadł. Ale jeśli by już nie usłuchał, to bierzemy z sobą braci, którzy stoją na czele, lub starszych, ponieważ oni są też nauczycielami, pasterzami, więc muszą w jakiś sposób przemówić do tego człowieka, aby on się po prostu upamiętał. Jeśli okazuje się, że ten człowiek mimo wszystko, mimo tych napomin, nie reaguje, w związku z tym trzeba niestety poddać go dalszej dyscyplinie. Bo jeśli grzech dla niego jest mniejszy niż społeczność z Chrystusem, niż społeczność z wierzącymi ludźmi, no to wtedy należy przedstawić ten problem zborowi.
No i wtedy on musi dokonać wyboru, czy on by chce być z tym zborem, czy on chce być z tym grzechem, tak? I wtedy jest napisane, a jeśli by zboru nie usłuchał, niechaj ci będzie jak poganin i celnik, a więc taki człowiek powinien zostać wyłączony, jeśli popełnia grzech. Pamiętajmy o tym tylko, że to muszą być grzechy opisane w Biblii. Bo jeśli to nie są grzechy opisane w Biblii, to bardzo często widziałem i byłem świadkiem tego też i znam takie przypadki, kiedy poddawano człowieka dyscyplinie, która nie jest opisana w Bożym Słowie, tylko po to, żeby go podporządkować albo określić jego lojalność wobec jakiejś osoby, przywódcy, a czasami przywódczyni, to też się często zdarza. W związku z tym takich rzeczy nie wolno czynić. Po pierwsze, grzech musi być zdefiniowany na podstawie Bożego Słowa, po drugie musi być rozpatrywany na podstawie dwóch albo trzech świadków, jeśli oczywiście ta dyscyplina już idzie dalej i sam na sam, już kiedy napominamy, nie działa to. Więc jest to bardzo ważne. Oczywiście powstała fałszywa nauka w zborach, nie osądzajcie. To jest nieprawda, osądzajcie. Czego natomiast, o czym natomiast Pan Jezus mówił, aby nie osądzać? Po prostu chodzi o obsądzanie myśli, motywacji i w ogóle człowieka, a nie grzechu. To jest pewien problem, dlatego że ocenianie człowieka, jego myśli i motywacji jest zawsze powierzchowne. Tylko Bóg zna myśli, motywacje i człowieka, jaki on naprawdę jest. Dlatego my właściwie nie tylko sądzimy człowieka, ale jeśli już to robimy na podstawie faktów, czyli czynów. Prawda? Więc tutaj akurat jest to bardzo ważne. Niestety fałszywi nauczyciele, tak samo przywódcy, którzy popełniali grzechy, zrobili z tego taki rodzaj nauki, nie napominać, bo się nie ma miłości i tak dalej. To jest właśnie błąd. Jeśli nie napominamy, to znaczy, że nie mamy miłości, albo żyjemy w tak toksycznym zborze, gdzie już nikomu uwagi zwrócić nie można, bo jeśli zwrócisz uwagę, będziesz ty poddany szykanom. To jest pewien problem, niestety. To się czasami zdarzało. Dlatego też, stosując się do Bożego Słowa, pamiętajmy, że jest to naszym obowiązkiem, ponieważ starsi muszą stać na czele świętości zboru i druga rzecz, na czele czystości nauki. Oczywiście wyłączamy też za herezję. Jeśli jakiś brat podważa rzeczy fundamentalne, które są opisane w Biblii, no to niestety należy go upominać, należy go wprowadzać w naukę biblijną. Jeśli on tej nauki stosować nie chce, możemy go wyłączyć ze wspólnoty. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte mówi, że wspólnotę budujemy na nauce apostolskiej. Więc jeśli ktoś, tu nie chodzi o jakieś interpretacyjne rzeczy, ale oczywiste rzeczy, no to wtedy trzeba takiemu człowiekowi powiedzieć, że niestety nie możesz być z nami, siejąc po prostu herezję. Jest to bardzo ważne i myślę, że też apostoł Jan o tym mówi, że kto na przykład mówi, że Jezus Chrystus nie jest prawdziwym człowiekiem, czyli że nie przyszedł w ciele, jest antychrystem, prawda? Więc to jest bardzo ważne. Nawet go nie pozdrawiać należy, jest napisane w Bożym Słowie, jako heretyka. I to jest, myślę, jasne w Bożym Słowie. Jeśli ten człowiek był w zborze, miał pełną możliwość poznania Bożego Słowa, Bożej nauki, a jednak mimo to trwa w jakiejś tam herezji, która no, w jakiś sposób całkowicie podważa fundamenty naszej wiary, należy takiego człowieka nie tylko usunąć, ale w ogóle nawet jest napisane nie pozdrawiać. Oczywiście w pierwszym przypadku, jeśli chodzi o grzesznika, to jest różnica, mamy go traktować jak poganina i celnika, czyli co? Takiego człowieka możemy dalej ewangelizować, takiego człowieka możemy dalej starać się przywrócić do wiary, bo albo nie jest na nowo narodzony, albo po prostu potrzebuje dalszej pracy, dalszego napominania, czy dalszego zachęcania do tego, aby porzucić grzech i wrócić do wspólnoty świętych. A więc, ale nie tak robimy z heretykami, niestety, dlatego że oni wtedy wchodzą do zgromadzenia i robią bardzo duży ferment, jeśli chodzi o naszą wiarę,
usuwają podstawy i wtedy tacy ludzie wierzący mają wielki zamęt i z tego rodzą się podziały i różne nieporozumienia. Jedynym pozytywnym rzeczą wtedy, kiedy ktoś się taki pojawia z herezją, jest to, o czym mówi list Jana. Byli pośród nas, ale wyszli spośród nas, bo nie byli z nas. Bo gdyby byli z nas, pozostaliby między nami. A więc jeśli takie rzeczy czasami mają miejsce, to ci ludzie spełniają rolę takiego odkurzacza. Oni po prostu odkurzają zbór właśnie z takich ludzi, którzy nie narodzili się na nowo, podchodzą do Biblii w sposób zmysłowy i mimo wielu przecież, jak to mówią, wielu deszczy, czyli inaczej mówiąc, pod wpływem będąc pod Bożego Słowa i Ducha Świętego, jednak nie dali się przekonać Duchowi Świętemu. No i potem, wegetując z Boże, trafili na kogoś, kto ich za sobą pociągnął. Bo tacy ludzie się z reguły aktywują wtedy, jak się coś z Boże dzieje, jak jest jakaś zadyma, to od razu oni się przyłączają do tego ruchu zadymiarzy, ponieważ oczywiście wtedy coś się dzieje. Oczywiście nie mówię tu o wierzących ludziach, którzy mają problemy, ponieważ w zborze są niebiblijne nauki. Niestety to się często zdarza, że ludzie, którzy stoją na czele, tak naprawdę nie mają zielonego pojęcia ani o nauczaniu, ani o nauce biblijnej. To jest poważny problem wtedy, no bo szykanuje się ludzi wtedy za prawdę, a nie za to, że mają jakieś heretyckie wierzenia. A więc oczywista sprawa, tak? Czyli dyscyplina musi być w zgromadzeniu, ponieważ ta dyscyplina ma na celu zachowanie zboru w świętości i czystości nauki. Natomiast w 5 rozdziale Paweł mówi tutaj o stosowaniu tej dyscypliny i mamy pierwszą rzecz – wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo to jest spożycie seksualne poza małżeństwem, czyli człowieka, który nie jest żonaty, lub osoby, która jest wdowcem lub wdową, to wtedy mówimy o wszeteczeństwie. Jeśli ktoś dopuszcza się rozwiązłości seksualnej w małżeństwie, nie mówimy wtedy o wszeteczeństwie, tylko mówimy wtedy o cudzołóstwie. I to jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pojęcie wszeteczeństwa. Pismo Święte mówi, że w Koryncie był człowiek, który wprowadził taki grzech właśnie rozwiązłości do zboru i zbór niestety nie poradził sobie z tym, ponieważ część wierzących ludzi tolerowała to i uważała, że trzeba tego człowieka oszczędzać. Ja spotykam się bardzo często z takimi postawami w różnych zborach, gdzie na przykład chroni się ludzi, którzy się rozwodzą, wstępują w związki cudzołożne, czyli następne związki, dlatego że ludzie stawiają dobro człowieka nad wolę Boga. I to jest pewien problem, dlatego że ci ludzie uważają, że Pan Bóg musi to zaakceptować. To jest absolutną bzdurą. To świadczy o tym, że takie zbory są humanistyczne, czyli w centrum jest człowiek, Ewangelii, nauki, Biblii. Natomiast jeśli człowiek wierzący stawia w centrum Chrystusa, tak samo w Biblii, w nauce Chrystusowej, Chrystus jest centrum, tak samo jeśli chodzi o świętość, Chrystus jest centrum, to wtedy oczywiście mamy zupełnie inne podejście do tego typu rzeczy, grzechów, tak? No ale tu się okazuje, że jednak Korynt był podzielony w tej kwestii. Dlaczego? No dlatego, że, kochani, bardzo duży wpływ ma na nas środowisko. Czyli inaczej, to co w świecie już jest dawno funkcjonuje, po jakimś czasie przedostaje się do zboru i tworzy nowe normy postępowania. Czyli co tu mamy? Normy społeczne wraz ze swoją moralnością, które się ciągle zmieniają, przenikają do zboru. Natomiast moralność Pana Boga, moralność biblijna, nie zmienia się, ponieważ Bóg nie podlega żadnym przemianom, prawda? Więc nie dostosowuje Pan Bóg życia świętego do tego świata. Tylko mówi, bo świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. I to jest bardzo ważne, żeby kierować się
wolą Boga w naszym życiu. Zresztą w ogóle mamy takie trzy bardzo ważne kategorie ludzi, którzy czym się kierują. Jedni kierują się rozumem, twierdząc, że mają zawsze właściwe poznanie, oni wszystko racjonalizują, wszystko wyjaśniają, są nawet w stanie grzech wyjaśnić, czy też usprawiedliwić, kiedy mówią, no przecież napisane jest, miłość przykrywa wiele grzechów. Zapominają dodać wyznanych grzechów. Te grzechy wyznane zapominamy, ale nie grzechy, które są kontynuowane, prawda, które są popełniane. Albo ktoś trwa w tych grzechach. Niestety tak miłość nie jest w stanie przekryć takich grzechów. To jest nieprawda. No ale niestety, jeśli się grzech toleruje, to wtedy zgromadzenie się bardzo szybko rozwija, ale ludzie, którzy w takim zborze są z reguły narodzeni według ciała, ponieważ Duch Święty, który jest zgaszony przez grzech, nie może działać, a jednak te zbory się rozwijają. To znaczy, że mamy ludzi narodzonych według ciała, a nie według ducha. No i potem tacy ludzie oczywiście wprowadzają następne nowe praktyki. W Koryncie, jeśli chodzi o rozwiązłość, była na porządku dziennym. Ona wchodziła w życie tych ludzi, tam było 1000 córek Koryntu, tam były specjalne święta, gdzie odbywały się orgie w świątyniach, tak zwane nierząd sakralny. Bywały też sytuacje, kiedy marynarze, którzy tam przepływali statkami, gonili za uciechami, więc takich dostawców uciech w tym mieście było mnóstwo. To miało wpływ w ogóle na życie moralne Koryntu. I wchodziło to w jakiś sposób do zboru, czyli inaczej przewartościowywano te potrzeby seksualne, potrzeby ciała nad po prostu zasady. Dzisiaj jest tak samo. Nawet się ludzie mówią takie dziwne rzeczy. A jak się on taki urodził, że ma pociąg do kobiet i jest kobieciarzem, no to co takiego? Albo ma pociąg do mężczyzn, albo ma pociąg do dzieci, prawda? No bo co w tym złego? Przecież on się taki urodził. Kochani, każdy z nas się narodził grzesznikiem i dzięki wartościom moralnym, jakie Pan Bóg nam przekazał w Bożym Słowie, należy ujarzmiać to, co jest w człowieku cielesnego. Może dzisiaj nie, ale jak byłem młodszym człowiekiem w wierze, mając pewną przeszłość, prawda, czyli byłem wysportowanym człowiekiem, bardzo często jak ktoś gadał głupoty albo był chamski, to chciało mu się przylać w dziób, jak to się brzydko mówi, tak? Ale no przecież nie możemy takich rzeczy robić, ale często mnie to brało, żeby czasami komuś przywalić. Nawet kiedyś byłem świadkiem takiego zdarzenia, gdzie syn rzucił się na ojca. Ja tym ludziom pomagałem w polu, oni zbierali ziemniaki, nie mieli ludzi, ja chciałem pomóc tym ludziom i syn rzucił się na ojca. I wtedy mogłem zastosować mu pewien chwyt judo, i go rzuciłem o ziemię tego człowieka. No i ten tata mówi, a widzisz, jak ci człowiek usadził? No tamten nabrał do mnie respektu, ale ja miałem kaca przez cały dzień, kochani, że tego człowieka ściągnąłem na ziemię, a ziemia jękła, nie? Więc to tak jest. I potem mówię, nie, nigdy na to nie pozwolę, żebym stracił kontrolę czy panowanie nad sobą, żeby do czegoś takiego mogło dojść, nawet w dobrej sprawie, kiedy broniłem człowieka, ale uważałem, że można było go w jakiś inny sposób na przykład obronić czy odepchnąć, ale niekoniecznie trzeba było mu zastosować jakiś jeden z chwytów. Już nie pamiętam, czy to było osotogari, czy coś innego, już ich nie pamiętam. Ale w każdym razie tak to wygląda. W związku z tym trzeba też o tym wiedzieć, że w naszym ciele są różne skłonności, temperamenty. Na pewno cholerykowi będzie o wiele ciężej pewne rzeczy ujarzmić, swoje reakcje. Ale jeśli mamy na przykład jakiś zbiór, prawda, wartości, przykazań, moralności, prawda, Bożej, no to wtedy będzie nas to chroniło. Mam chęć komuś dać w dziób, ale tego nie zrobię, chociaż mu się należy, ponieważ należy nad takimi rzeczami, jak to mówią, kontrolować czy panować. Tak samo w wielu innych sferach, prawda, nie tylko reakcji, ale takich ludzi, rzeczy na przykład jak skłonności, na przykład do kobiet, prawda, czy jakichś innych rzeczy,
No to czy nawet do jedzenia jest potrzebne opanowanie przecież, prawda? Czasami jest tak, że ludzie rzucają się na jedzenie, jakby miesiąc nic nie jedli, albo jakby z obozu jakiegoś wypuścili, prawda? Wtedy Pismo Święte mówi, że ty przez jedzenie też dajesz zgorszenie. Więc kochani, no jesteśmy grzesznikami, dlatego Słowo Boże mówi, że Paweł mówi, ujarzmiam to, co w nas jest w członkach naszych cielesnego, prawda? Ja osobiście wierzę, że w każdym z nas jest tyle grzechu, że tylko wystarczy stworzyć pewne warunki i ten grzech jest w stanie odżyć w naszym życiu. Ale jak powiedziałem, mamy Ducha Świętego, więc ten grzech w nas już panować nie będzie, bo nie jesteśmy pod zakonem, lecz jesteśmy pod Bożą łaską i jesteśmy w stanie ujarzmić to, co jest cielesnego w naszych członkach przez Ducha Świętego, który w nas oczywiście mieszka. Więc to jest bardzo ważne i powinniśmy też o tym pamiętać. Dlatego też w Koryncie ci ludzie byli pod tak dużym wpływem rozwiązłości, że zaczynali również tolerować rozwiązłość, która pojawiła się w ich zborze. Pismo Święte tutaj mówi, że nawet wśród pogan było to uznane nie do końca za fair, tak? I ponieważ grzech, który tu się pojawił, to było pożycie z żoną swego ojca. Użyte to słowo wszedł, często świadczy o tym, że ta kobieta mogła być wdową po ojcu, mogła być kochanką ojca, ponieważ Pismo Święte mówi, że dwóch w Izraelu, prorocy mu o tym trąbili wszędzie wobec, że tak upadł naród izraelski, że ojciec i syn chodzą do jednej dziewki, tak? A więc tutaj nie wiemy, czy to chodziło o kobietę w znaczeniu kochanki, czy też o kobietę w znaczeniu wdowy po ojcu. Jeśli byśmy to przyjęli, że to jest żona tego jego ojca, no to myślę, że często się zdarzało, że różnice wiekowe też tu grały rolę i myślę, że ten ojciec był stary i pewnie odszedł, a tutaj mamy sytuację, że ona była widocznie młoda, na tyle atrakcyjna jeszcze, że ten syn się nią oczywiście zainteresował. No i nie wiemy, kto kogo uwiódł, ale prawda jest taka, że żeby można było ten grzech uprawiać, to jednak potrzebna jest zgoda dwóch stron, prawda? Tak jak pamiętamy, w Egipcie było, żona Potyfara wręcz rzuciła się na Józefa, a to Józef zostawił nawet swoją szatę, ale uciekł na dwór, aby nie popełnić tego grzechu, prawda? Czyli to też świadczy o tym, że nie można zwalać na tą drugą stronę, że ktoś mnie uwiódł, czy coś takiego, ponieważ każdy z nas za siebie samego zda sprawę Bogu. Nie jesteśmy ubezwłasnowolnieni, mamy prawo wyrażać w asertywny sposób swoje tak lub swoje nie. Jeśli tu w tym przypadku chodziło, to trzeba było się opowiedzieć nie. Nie mogę na tego robić, ponieważ jestem bieżącym człowiekiem i chociaż być może jesteś atrakcyjną kobietą, ale jesteś jednak kobietą mojego ojca, to jest pierwsza sprawa. Po drugie, seks bez ślubu jest grzechem. I dzisiaj bardzo często jest tak, że spotykam coraz więcej ludzi, którzy sobie sami ślub oddają. To jest takie śmieszne. Dzisiejsze czasy są niesamowite, muszę wam powiedzieć, że ludzie potrafią sobie sami śluby oddawać, a nawet znałem takich, co się sami ochrzcili na przykład, prawda? Bo uważali, że oni przecież mogą się sami ochrzcić, nie ma problemu. Już są chrześcijanami. No wiecie, no to jest pewien problem, ale niestety te dzisiejsze czasy to są bardzo dziwne czasy, ponieważ okazuje się, że pomysłowość ludzka nie ma granic, prawda? No ale niestety czytamy w Bożym Słowie, że sami siebie ochrzcić nie możemy. Tak samo nie możemy również robić takich rzeczy, że sami sobie śluby oddajemy, albo sami sobie zgodę dajemy na pożycie. Czegoś takiego nie ma. Biblia to nazywa rozwiązłością seksualną. Jest to bardzo ważne, ponieważ w dzisiejszym świecie wiecie o tym, że są tak zwane związki partnerskie i ludzie dzisiaj w jakiś tam sposób ze sobą kopulują, bo jak to nazwać miłością, oczywiście świat to może nazywa to wolną miłością, ale raczej jest to konkubent i konkubina, więc jest konkubinat. W związku z tym nie ma to nic wspólnego z moralnością Pana Boga, ani też Biblii.
Dlatego w zborze takie rzeczy mieć miejsca nie mogą. I nie trzeba się bać, trzeba ludziom głosić Boże Słowo. Niestety z przykrością stwierdzam, że znam przypadki w zborach, że tacy ludzie, którzy żyją w związkach nieformalnych, oni nawet nie tylko są członkami zboru, ale łamią chleb. I to jest poważny problem, bo świadczy to o tym, że i oni żyją w grzechu i zbór na ten grzech również daje przyzwolenie. Przecież od tego są bracia, którzy stoją na czele, aby tego pilnowali. Z drugiej strony, jak ci ludzie głoszą Ewangelię? Jak się może nawrócić człowiek czy nowo narodzić, jeśli żyje w grzechu? I tego grzechu nie uznał, nie wyznał i nie porzucił. No to jak może się na nowo narodzić, kiedy on w grzechu żyje? To jest niemożliwe. Duch Święty nie napełnia nieczystych naczyń. To jest prosta rzecz. Można zmienić poglądy, można zmienić religię, przystąpić do jakiegoś zboru, być nawet jego członkiem, ale jeśli się żyje w grzechu, nowonarodzenie jest niemożliwe, bo bez pokuty nie ma nawrócenia. A pokuta to nie tylko uznanie grzechu, nie tylko wyznanie grzechu, ale również odwrócenie się i porzucenie tego grzechu. Tak? Więc to jest bardzo ważne, dopiero wtedy się możemy na nowo narodzić, bo bez pokuty nie ma czegoś takiego jak nowonarodzenie. Więc jest to ważne i myślę, że tutaj żeśmy troszeczkę więcej czasu temu poświęcili te przykłady, bo chodzi o to, że dzisiaj to zamieszanie na tym tle jest bardzo duże, dzisiaj w zborach i tak dalej. Tak jak powiedziałem, nie tylko oni i tak to mieli na tyle lepiej, że bo dzisiejszą plagą nie tylko jest to, ale również plagą w zborach są rozwody i ponowne ożenki, co absolutnie Pan Jezus powiedział, że kto pojmuje niewiastę odprawioną czy inną, również cudzołoży. To jest bardzo ważne. Pismo Święte dalej uczy, że Paweł zarzuca Koryntianom, że wbiliście się w pychę. Na czym polega ta pycha? Że grzech nam nie zaszkodzi. Ja myślę, że trochę tutaj w tym myśleniu tych ludzi jest trochę racji, dlatego że można pomnażać Kościół na różne sposoby, ale jeśli grzech jest w gładzeniu, nie może być czegoś takiego, że ludzie się rodzą na nowo. To jest niemożliwe. Jeśli jest grzech, to jest Duch Święty zgaszony i w zborze takie rzeczy nie mają już miejsca, bo jest Duch Święty zasmucony. Następna sprawa bardzo ważna. Pycha to jest taka, że nam nic nie zaszkodzi. No to jest pewien problem, dlatego że w dzisiejszych zborach, jak czytamy w zborze Laodycei, prawda, Pan Jezus stoi za drzwiami, a oni tam się świetnie bawią, rozwijają, Kościół prężnie się rozrasta, ludzi przybywa, ale Pana Jezusa tam nie ma. Czyli można takie rzeczy robić, tylko że z jakim skutkiem? Paweł apostoł napisał w ten sposób, nawet Pan Jezus powiedział to do Nikodema, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Więc jeśli zbór się wbija w pychę, zaczyna tolerować grzechy, to narodziny w tym zborze, jakie się odbywają, to są narodziny z ciała, ponieważ Duch Święty zgaszony, zasmucony nie może działać. Albo nie chce działać, bo może wszystko, ale nie chce działać. I to jest bardzo ważne. Paweł mówi, że grzech powinien spowodować smutek i reakcję zgromadzenia. To jest bardzo ważne. Dlatego, że Pismo Święte mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Tu chodzi bardziej o oburzenie, tak? Że my się gniewamy w znaczeniu oburzony jestem. Kiedy w zborze widzę coś niewłaściwego, to czuję rodzaj oburzenia, tak? I kiedy czuję to oburzenie, to chcę wyrazić swoje zdanie na ten temat. I tu jest napisane, że nawet do takiego stopnia, że jeśli widzimy grzechy, które dyskwalifikują wierzącego we wspólnocie. A jakie to są grzechy? To są grzechy, które są opisane w dekalogu i grzechy, które są opisane w tak zwanym rozwinięciu apostolskim, tak? Czyli tak zwany katalog apostolskich grzechów. I tam mamy dodatkowe wymienione rzeczy. Oczywiście to nie są rzeczy nowe, tylko rozbudowane przekazanie, na przykład nie cudzołóż, prawda? Albo rozbudowane jakieś inne przekazanie o bawochwalstwie, tam jest mowa potem o chciwości, prawda? I o innych tego rzeczach. Będziemy potem o tym jeszcze mówić. Pismo Święte mówi, co należy wtedy zrobić. Jeśli grzech już jest publiczny, jawny, należy już
nie stosować zasady powiedz sam na sam, czy weź dwóch lub trzech. To już jest za późno. To się stosuje do grzechów niejawnych. Kiedy grzech nie jest jawny, to wtedy w cztery oczy najpierw, potem dwóch albo trzech, ale jeśli już grzech jest jawny, to już nie stosujemy tej drogi. Stosujemy od razu powiedz zborowi, czyli sprawę trzeba załatwić przed zborem. Pismo Święte mówi, że sądzimy nie tyle człowieka, co też uczynek, zwróćcie uwagę, tak? Paweł mówi, że choć jest nieobecny ciałem, ale jest obecny duchem, już osądził tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. No i tu mamy taką ciekawą historię. Czy sądzimy tylko grzech, czy grzesznika także? No oczywiście grzesznika. Paweł mówi wyraźnie tutaj na ten temat, że osądziłem tego. Czy nie tylko grzech, najpierw osądza uczynek, a potem osądza tego, który ten grzech popełnił. Ta dziwna, fałszywa nauka, która mówi, że Bóg nienawidzi grzechu, a miłuje człowieka, to jest absolutnie bzdura. Pokażcie mi to w Biblii, gdzie to jest. Tak? To jest bzdura absolutna do kwadratu, dlatego że jeśli człowiek grzeszy, to on jest związany z tym grzechem, a Pan Bóg nie wyśle do piekła człowieka, którego kocha, ale grzechu nienawidzi. Czyli jak to powiedzieć, Pan Bóg nie wyśle do piekła grzechu, ale wyśle też tego człowieka, który ten grzech oczywiście czyni. Mam na myśli tutaj człowieka niezbawionego, prawda? Bo jeśli chodzi o człowieka zbawionego, to będą troszeczkę inne zasady, ale o tym za chwilkę sobie powiemy. Paweł mówi, że on już osądził go tak, jak byłby obecny i wydaje tutaj wyraźnie, zgodnie z Bożym prawem, osąd i mówi, co z tym człowiekiem trzeba zrobić według słowa. A więc wolno mu to robić i wolno nam to robić. Zwróćcie też uwagę na to, w jaki sposób, gdzie. Nie, to dzisiaj się na przykład pokątnie wyklucza ludzi. Czasami to jest takie śmieszne osądzanie ludzi, ocenianie ludzi i tak dalej na podstawie takich rzeczy, że jest jakaś klika albo pani pastorowa, która po prostu dyscyplinuje członków zboru. No to jest chore, ja to widzę na przykład. Tak widzę bardzo często, ludzie się do mnie skarżą, że w niektórych zborach właśnie tak jest, że są sądzeni za rzeczy, których w Biblii nie ma, czyli jakiś brak lojalności wobec żony pastora, czy wobec pastora, tak? I tak dalej. Ta forma stosowana przez nich dyscypliny to jest poniżanie człowieka, który ma pokutować za coś, czego tak naprawdę nie popełnił, bo nie ma czegoś takiego jak brak lojalności, kochani. No, bo można być lojalnym wobec Boga, a być nielojalnym wobec danego człowieka i czasami tak jest, że będziemy się musieli opowiedzieć po stronie prawdy przeciwko komuś i wtedy ten ktoś by nas mógł rozliczać z powodu braku lojalności wobec jego osoby. To jest typowe dla zborów autorytarnych, gdzie zamiast Chrystusa jest takie przywództwo często jednoosobowe, a czasami też nie tylko, może być też kolegialne, ale w taki sposób prowadzone, że jest ktoś, kto ma wokół siebie jakąś klikę, którą sobie zmontował, takich potakiwaczy, klakierów i wtedy taka osoba jest w stanie przeprowadzać tego typu rozwiązania czy dyscyplinowanie nielojalnych wobec siebie i wobec kliki członków. No to jest problem. Dlatego Pismo Święte mówi, że nie może to być w taki sposób rozstrzygane, tylko musi to stanąć na zgromadzeniu. Tak? Jeśli mamy taką rzecz, że grzech jest już publiczny, Paweł mówi, gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, więc ma być to na zgromadzeniu, wy i Duch mój z mocą Pana, mówi wyraźnie, co mamy z takim człowiekiem zrobić? Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień pański. To znaczy, on miał czas do pokutowania. Jeśli nie pokutował, należy go oczywiście wyłączyć. Dlaczego nie dać mu jakiegoś czasu? No co, damy mu następne pół roku, żeby sobie dalej cudzołożył? No nie. Takiego człowieka trzeba natychmiast wyłączyć. Jeśli będzie wstrząśnięty dyscypliną i utraci wspólnotę z braćmi, siostrami, ze zborem, to jeśli kocha Pana, kocha zbór, ma Ducha Świętego, nie będzie mógł tak żyć, będzie chciał wrócić z powrotem do wspólnoty i z Chrystusem, i ze zgromadzeniem oczywiście. A więc jest to pewien problem. Dalej,
Mowa tutaj jest o wierzącym człowieku, człowieku odrodzonym. Myślę, że Paweł znał tego człowieka i być może ten grzech, który tu się pojawił, przypisał jego młodości, tak? A być może wpływowi po pierwsze świata na niego, albo też po prostu braku nauki w tym zgromadzeniu, bo często bardzo zdarza się, że w zborach nie ma nauczania i ludzie naprawdę błądzą, tak? No i jak już powiedziałem, jedni kierują się rozumem, drudzy kierują się wolą Bożą, a inni jeszcze kierują się sumieniem. Jedni sobie racjonalizują swoje grzechy, a drudzy, ci, którzy się kierują sumieniem, bardzo często patrzą, jakie są praktyki stosowane przez innych wierzących. Czyli ma sumienie, ale nie ma ani wiedzy, ani objawienia Słowa Bożego, czyli nie ma, jeszcze nie jest ukształtowany w nauce chrystusowej, to wtedy patrzy na innych, tak? Jego sumienie słabe, kala się. Dlaczego? Bo on nie idzie za wolą Bożą, tylko idzie za przykładem innych, tak? Dlatego jest to poważny problem. W zborze zawsze są tacy ludzie. Będą ludzie racjonalni, często nieodrodzeni, często zadufani w sobie, w swoją mądrość. Oni wiedzą najlepiej, oni wszystko wytłumaczą, tak? Jak mówisz mu, dlaczego masz po prostu drugą żonę, to on ci powie, Salomon miał 1000 i też było dobrze, tak? Albo na przykład, kiedy będziesz mu jakieś inne rzeczy mówił, że dlaczego doprowadza się do stanu upojenia alkoholowego, to on ci wtedy powie, że Pan Jezus w Kanie Galilejskiej wino pomnożył, tak? Są tacy mądrale, co wszystko po prostu racjonalizują, ale nie chcą uznać, że po prostu mają problem, tak? Że są uzależnieni, a Pismo Święte mówi, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, więc albo muszą się narodzić na nowo, albo muszą grzech porzucić. Tak samo w wielu innych sferach jest. Natomiast oni sobie wszystko tłumaczą. Natomiast jak powiedziałem, ci, którzy się kierują wolą Bożą, to oni nie mają żadnego problemu. Dla nich jest wszystko zero-jedynkowe. Albo jest to białe, albo jest to czarne, albo jest to zgodne z Bożym Słowem, albo jest to niezgodne z Bożym Słowem. Natomiast jak powiedziałem, ci, którzy się kierują sumieniem, zawsze kierują się przykładem innych i tu właśnie ci inni mogą doprowadzić wielu do takiego upadku. Ja myślę, że w tym zborze było więcej takich grzechów, ale ten był szczególnie spektakularny, ponieważ dotyczyło nie spraw tylko damsko-męskich jako takich, okresu jakiegoś tam przedmałżeńskiego, ale dotyczyło również już takich problemów jak wchodzenie kazirodczego związku, tak? Więc mamy tutaj poważny problem. Więc ten problem został tutaj nakreślony. Natomiast jeśli chodzi o drugi list do Koryntian, to Paweł mówi, że nie tylko ten człowiek, ale inni też dopuścili się grzechów rozwiązłości. Tak? To samo Paweł pisze do Tesaloniczan, że każdy wierzący człowiek powinien utrzymać swoją kobietę w czystości i w poszanowaniu, nie w namiętności żądzy, jak poganie, którzy nie znają Boga. A więc też napisał do Tesaloniczan, żeby uważali na to i żeby swoje narzeczone, czy też tak, utrzymywali w czystości i w poszanowaniu. Jest to bardzo ważne. Tam jest napisane ciało swoje, ale tu właśnie może oznaczać ciało swoje, czyli kobietę, tak, którą masz i wtedy musisz na to uważać. Dotyczy to nie tylko spraw kobieta-mężczyzna, ale też i mąż i żona, tak. Pismo Święte mówi, żeby oddać takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony dzień Pański. Ten wiersz pokazuje, że człowiek narodzony na nowo nie może utracić zbawienia, ale jeśli będzie postępował w grzeszny sposób, zostanie za ten grzech ukarany. To znaczy, że jeśli człowiek jest wierzący i grzeszy i nic się nie dzieje, to znaczy, że on jest taki wierzący. Dlatego, że Pan Bóg nie pozwoli człowiekowi wierzącemu grzeszyć, tylko natychmiast wyciąga swoją rękę, aby takiego człowieka wychowywać. Więcej Pismo Święte mówi, że rozpusta i cudzołóstwo jest ścigane od razu z ramienia Pana Boga. Tak? Jest napisane wyraźnie, że Pan jest mścicielem tego wszystkiego, więc jeśli na przykład takich rzeczy się ludzie dopuszczają grzechów, a są Bożymi dziećmi, to natychmiast jest reakcja. Zresztą Koryntianie o tym się przekonali, bo było wielu chorych, słabych i niemało zasnęło. Czyli byli poddani Bożej dyscyplinie. Ten człowiek był zbawiony, zgrzeszył
I Paweł mówi, dajcie go na zatracenie, czyli mówi wyraźnie, ciała oczywiście, nie ducha, aby duch był zbawiony. To znaczy, że w ciele będzie musiał ponieść śmierć, to znaczy Bóg go ukaże za ten grzech. Bóg go odwoła z tego świata, jeśli on nie będzie pokutował, bo gdyby nie był ukarany teraz w ciele, to musiałby być potępiony później. I to jest cała teologia apostoła Pawła na temat właśnie moralności. My, wierzący ludzie, tutaj jesteśmy sądzeni, dlatego sąd zaczyna się od domu Bożego. Czyli jeśli na przykład dom Boży schodzi na manowce, czyli wierzący ludzie, to Panu wyciąga swoje ręce i nie rękę oczywiście sprawiedliwości i karci wierzących ludzi, dlatego aby wraz ze światem nie zostali potępieni. Tak? I to jest bardzo ważne. Ten wiersz jest kapitalny. On mówi o tym, nie możesz utracić zbawienia pod warunkiem, że go masz. Ale jeśli nie postępujesz zgodnie, nie żyjesz zgodnie ze zbawieniem, będziesz poddany dyscyplinie. Dlatego, że Bóg, który wziął odpowiedzialność za twoje życie, kiedy mu je złożyłeś, kiedy narodziłeś na nowo, zapieczętowany jesteś nie do chwili zgrzeszenia, tylko zapieczętowany jesteś na dzień odkupienia. To jest kolosalna różnica. I dlatego tutaj Paweł również o tym mówi. Bóg człowieka zbawił raz na zawsze. Jeśli taki człowiek zacznie grzeszyć, zostanie ukarany. Nawet do śmierci włącznie, ale nie do utraty zbawienia, bo nieodwołane są dary ani powołania Boże. Oczywiście są ludzie, którzy tego nigdy nie zrozumieją, dlatego że Pismo Święte mówi, że to Duch Święty składa świadectwo, tak? On daje pokój z Bogiem. On daje przekonanie, że Bożymi dziećmi jesteśmy i On daje pewność zbawienia. Jeśli ludzie nie mają pewności zbawienia, to znaczy, że nie są zbawieni i tyle. Więc to jest bardzo istotne. Paweł bardzo często używa słowa o pewności, tak samo Jan pisze napisał wierzącym ludziom, że to napisałem wam, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Jeśli macie, to macie, a nie pożyczone wam zostało albo na chwilę, albo warunkowo. Nie, to jest właśnie łaską zbawieni jesteście, nie z was. Boże, to dar nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. Mówi wyraźnie, że człowiek jest zachowany przed Bogiem właśnie na podstawie mocy krwi Pana Jezusa i na podstawie Ducha Świętego, który wziął za nasze życie pełną odpowiedzialność i będzie nas prowadził aż do dnia Chrystusa Jezusa. Jeśli będziemy się stawiać, będziemy odbierać stosowne do naszego wychowania kalcenie. Nie macie się czym chlubić, a więc to jest taka ciekawa rzecz. Paweł mówi, nie macie się czym chlubić, to znaczy, że Koryntianie się wieloma rzeczami chlubili, może zborem, może z zespołami uwielbienia. nie było takich, ale powiedzmy, że czyś tam się chlubili swoją działalnością, swoją aktywnością i tak dalej. Paweł mówi, nie macie się czym chlubić, bo jeśli Duch Święty jest zgaszony, to znaczy, że w tym nie ma Boga co robić. Duch Święty nie działa. Jest zasmucony, a wy nawet tego nie zauważacie, tak? To jest ten problem. Ja myślę, że jakby Pan Jezus dzisiaj umarł, albo Pan Bóg by dzisiaj umarł, to jest niemożliwe oczywiście, daję taki przykład abstrakcyjny, to nawet wierzący ludzie, wielu by się nawet nie zorientowało, że to się stało. Natomiast my bez Boga żyć nie możemy. Otwieramy Biblię, Pan do nas przemawia. Idziemy z Bogiem, Bóg nami kieruje, dziękujemy Mu za to. My po prostu bez Boga żyć nie umiemy. Ponieważ apostoł Paweł mówi, że człowiek narodzony na nowo, prawda, to mówi w ten sposób, dla mnie życiem jest Chrystus, prawda, a śmierć zyskiem, bo idę wtedy w obecność Boga i mogę Pana już oglądać po chwilą swojej śmierci. A więc to jest bardzo istotne dla wierzącego człowieka. Mówi tak, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza, więc tutaj mowa jest o tym, że my nie jesteśmy takim chlebem, który może wzrastać na kwasie. To jest bardzo ciekawe. Kościół nigdy nie będzie wzrastał na grzechu, kiedy jest grzech. Właśnie dzisiaj takim problemem zborów, braku rozwoju zborów, są po prostu grzechy, które są w zborach, są tolerowane na różne sposoby i ten grzech często zabiera Boże błogosławieństwo zborowi, zbór się po prostu nie może rozwijać. Dlaczego? Bo Duch Święty jest zgaszony. Dlatego jest to trudna rzecz, ale Koryntianie, którzy niestety byli cieleśni, niespecjalnie zauważali ten problem, prawda? Dlatego Paweł mówi tu wyraźnie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza, czyli czyni ten cały zaczyn, czyni po prostu nieużyteczny, tak? Bo jak się wszystko zakwasiło, to można wszystko wyrzucić, tak?
Usuńcie zatem stary kwas, tak? Stary kwas, czyli stare grzechy, które są niewyznane, które nie są uznane, które nie zostały porzucone. Mówi wyraźnie tutaj, usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. A więc nie na kwasie, tylko jakimś zaczynem na oliwie, tak? Bo jest też taki chleb szaśnie się na oliwie właśnie piekło. I to jest ważne. Dalej mówi, jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. I to jest bardzo ważne. W tych zgromadzeniach, w których niestety grzechy bardzo często są obecne i gdzie ludzie mają bardzo poważne problemy, mają problem z Wieczerzą Pańską. Bo kochani Izraelici, którzy obchodzili Paschę, obchodzili raz w roku i byli przaśni przez 7 dni. Pismo Święte nas uczy w Dziejach Apostolskich. Mowa jest o tym, że pierwszego dnia po sabacie chrześcijanie zbierali się na łamanie chleba. A więc mamy tutaj tak zwany podział tygodniowy. 52 tygodnie jest łamanie chleba, gdzie wierzący ludzie mają obowiązek zrobić rachunek sumienia. Tak jest napisane. Abyście sami siebie osądzali, nie podlegalibyście sądowi. W związku z tym każdej niedzieli, kiedy my się zgromadzamy pierwszego dnia po sabacie, wszyscy to robimy. Osądzamy samych siebie. Jaki jest nasz stosunek do Boga i jaki jest nasz stosunek do naszych braci i sióstr i bliźnich. Tak? To jest bardzo ważne. Jeśli coś nam sumienie podpowiada na podstawie objawienia Słowa Bożego, że postępujemy niezgodnie z Bożym Słowem i że to jest grzeszne postępowanie, staramy się to natychmiast uregulować. Ja czasami tak widzę, że tam ktoś do żony wtedy przed pamiątką się zwracam, kochanie, proszę, wybacz, ona mi, dobra, okej, ja też ty też mi wybacz i łamią chleb. To znaczy, że potrzebna jest ta pamiątka, tak, żeby oni się przynajmniej mogli 52 razy w roku pogodzić na dobre, nie? Także, to oczywiście teraz mówię trochę żartobliwie, ale w sumie tak naprawdę, jeśli nie jesteś pogodzona czy pogodzony ze swoim współmałżonkiem, nie powinieneś łamać chleba. A najczęstsze grzechy, niestety, to są grzechy właśnie uchybienia wobec męża czy żony, no, bo to są osoby, które są z nami cały czas, więc trzeba się pilnować. I powiem szczerze, dla mnie Wieczerza Pańska ma też aspekt uświęceniowy, nie tylko dziękczynny, tak, czyli eucharystyczny, czyli eucharysto, dziękczynienie, ale też uświęceniowy. I powiem wprost, uważam, że Wieczerza Pańska ma bardzo pozytywny wpływ na moje małżeństwo, na moje relacje z Bogiem i na moje relacje z braćmi, siostrami. Gdyby było rzadziej, byłoby trudniej. I dlatego niestety zauważyłem, a mogłem zauważyć poprzez obserwację 39 lat, jako wierzący człowiek stwierdzam wyraźnie, że tam, gdzie jest problem ze świętością, tam jest problem z Wieczerzą Pańską. Jak najrzadziej. Jak najrzadziej, tak? No i to jest ten problem. Dlaczego? Dlatego, że no, pewne rzeczy trzeba odsuwać na później, bo łatwiej jest wtedy przystępować do wieczerzy i dłużej, łatwiej chodzić w grzechach, nie osądzając w sumieniu siebie samego, prawda? Więc pamiętajmy, że Wieczerza Pańska, obchodzenie pamiątki Wieczerzy Pańskiej również ma aspekt uświęceniowy. Dlatego Słowo Boże mówi, obchodźmy więc święto. Więc kochani, to jest bardzo ważne. Wieczerza Pańska to święto. To jest święto. I to jest niesamowite święto. I dlatego my mamy obchodzić to święto nie w starym kwasie. Czyli niemożliwą rzeczą jest, abyśmy łamali chleb, pili z kielicha pańskiego w zgromadzeniu, kiedy są jawne grzechy w zgromadzeniu. To nie jest dziękczynienie, to jest wyzywanie Boga, to jest kuszenie Pana. Jeśli my łamiemy chleb, pijemy z kielicha pańskiego, mając świadomość, że pośród nas są jawne grzechy, tak? Albo żyjemy w jakichś jawnych grzechach, to jest tragiczne. Pismo Święte mówi, że nawet do tego stopnia tutaj mamy pierwsze, to mieliśmy problemy międzymoralne związane z dekalogiem, a teraz zobaczcie, międzyludzkie, kwas złości, kwas przewrotności. A więc widzimy tu wyraźnie, prawda, że tutaj relacje międzyludzkie są nie fair, kłócą się ze sobą, zmieniają zdanie bardzo często pod wpływem różnych, wiecie,
wpływów takich, jak tak zwane chorągiewki, nie? Czyli tak, no, zmieniają zdanie pod względem koniunkturalnym, czyli inaczej można powiedzieć, tam gdzie jest korzyść, tam oni się ustawiają do tego poglądu, prawda? Więc to jest problem. W ten sposób wielu tworzy różne kliki, stronnictwa, no i niestety to jest taka światowa polityka w Kościele, czego oczywiście być nie powinno. Zwróćcie też uwagę na to, że mamy zatem obchodzić to w taki sposób, jak Bogu jest to miłe. W prześnikach szczerości i prawdy. Co to znaczy być prześnikiem szczerości? To dokładnie świadczy o tym, o czym napisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale. My wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Jeśli masz jakiś grzech czy problem nierozwiązany w swoim życiu, i go ukrywa wstydliwie, jako nierozwiązany, nie powinieneś przystępować do Wieczerzy Pańskiej. To jest oczywista sprawa. Więcej, nie tylko nie powinieneś przystępować do Wieczerzy Pańskiej, ale powinieneś problem uregulować. Wierzący człowiek, który przystępuje do Wieczerzy Pańskiej, to człowiek, który nie ma niczego przed Bogiem ani ludźmi wstydliwego do ukrycia. Tak? Pod względem moralnym oczywiście tu mówimy, tak? Następna rzecz i prawdy. A więc co to znaczy łamać chleb w prawdzie? To jest taka sytuacja, kiedy nasze życie jest zgodne z Bożym Słowem, czyli Słowo Boże nas nie oskarża, tak? Jest to, nie mamy grzechu, nie ukrywamy jakiegoś grzechu, a z drugiej strony konfrontujemy siebie ze Słowem Bożym i badając siebie dochodzimy do przekonania, że w naszym życiu nie ma niczego, co byłoby w sprzeczności z Bożym Słowem. Wtedy chodzimy w prawdzie, bo prawda to jest zgodność naszego życia z nauką apostolską. To jest właśnie prawda. Dlatego apostoł Jan mówi, że ma w tym zborze są takie dziateczki, które chodzą w prawdzie, jak przekazał nam Ojciec, czyli chodzą dokładnie według Bożego Słowa. I to jest bardzo ważne. Jeśli robisz rachunek sumienia, jeśli przed Wieczerzą Pańską i stwierdzasz, że żyjesz sprzecznie, niezgodnie z Bożym Słowem, powinieneś problem uregulować, a potem łamać chleb i pić z kielicha Pańskiego. Tak samo, jeśli zgrzeszyłeś, musisz grzech uznać przed Bogiem, nie usprawiedliwiać, tylko uznać, wyznać i oczywiście porzucić. I wtedy również możesz łamać ten chleb i pić z kielicha Pańskiego. Jest to bardzo ważne. I Paweł teraz mówi już nie tylko o indywidualnym podejściu do Wieczerzy Pańskiej, ale mówi też tutaj o podejściu społecznym, wspólnotowym. Zobaczcie, napisałem wam w liście, aby się nie przestawali z sprzetecznikami. Czyli inaczej mówię, że abyśmy nie mieli tutaj wspólnoty z ludźmi, którzy żyją w jawnych grzechach. Ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata, albo chciwców, albo grabieżców, czy bawochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Więc mówi, to nie chodzi o to, żebyśmy z takimi ludźmi w świecie nie przebywali, bo komu mamy głosić Ewangelię? No zgubionym grzesznikom. Pan Jezus też to robił, celnikom, prawda, i innym grzesznikom głosił Ewangelię i cudzołożnicom, ale jeśli już oni się nawrócili, no to takimi już nie byli, prawda? No i dalej mówi tutaj, że nie chodzi o jakąś taką światową świętość, tylko chodzi o zbór. Zbór jest miejscem, gdzie wszyscy członkowie należą do Królestwa Pana Jezusa Chrystusa, należą do Jego ciała, również Chrystusowego, i nie może w tym ciele być niczego, co by właśnie odbierało temu ciału życie. Niestety duchowe życie, mam na myśli duchowe życie. Lecz napisałem wam, aby się nie przestawali z tym, który się mieni bratem. I to mamy prostą rzecz, tak? Nikt nikomu nie zabroni być na zgromadzeniu, ale jest jedna rzecz, która tylko jest przeznaczona dla wierzących ludzi. I to jest Wieczerza Pańska. W zborze może być 1000 osób, ale będzie łamać tylko tyle ludzi ten chleb, którzy należą do Chrystusa, którzy należą do ciała Chrystusowego, którzy oczywiście są zdefiniowani przez wierzących ludzi jako wierzący, odrodzeni, ochrzczeni i którzy przynależą do zboru Pańskiego. Pismo Święte mówi, jeśli jest brat, który prowadzi rozwiązłe życie, jest wszetecznikiem, czyli po prostu nie jest w stanie małżeńskim, ale na przykład może jest kawalerem, ma kobietę i tam różne rzeczy kombinuje, czyli żyje w stanie nieczystości, to znaczy, że z takim człowiekiem
łamać chleba nie możemy, tak? Jeśli on już w taki sposób to praktykuje, że jest to po prostu jawne. Następna rzecz, chciwiec. Kto to jest chciwiec? Chciwiec, Pismo Święte mówi, to jest na przykład też wymienione, jeśli chodzi o kwalifikacje starszych, że starszy nie może być chciwy na grosz. A więc to jest taki obraz, że taki człowiek goni za pieniędzmi. Pieniądz jest dla niego najważniejszą rzeczą. A w jaki czasie można to rozpoznać? No przykładowo, jeśli mamy taką sytuację, jest zgromadzenie, o czym jest napisane, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń, ale czasami jest taka sytuacja, że ktoś idzie do pracy, żeby zarobić dodatkową stówkę, no to jest to problem, prawda? Bo dlaczego? On będzie gonił za rzeczami tego świata, a niestety nie będzie szukał Królestwa Bożego, sprawiedliwości Jego, a wszystko inne wam dodane będzie, Pan Jezus powiedział. Dalej, nie można dwóm Panom służyć. I czasami jest taka sytuacja, że ludzie gonią za kasą, a sprawy pańskie są na jakimś tam dalszym miejscu. I to czasami widać. Również chciwcem jest ten, kto, na przykład, ja znam przypadki takie, jest takie pojęcie w zborze złotuwa. Kto to jest złotuwa? To jest taki człowiek, który korzysta z wszystkiego, tak? Z tego, że ktoś ten obiekt utrzymuje, ogrzewa, ktoś to płaci za wodę, za prąd, za ogrzewanie, już mówiłem, i przeprowadza jakieś remonty, różne rzeczy, a taki człowiek uważa, że on się nie musi na przykład dokładać do tego, tak? To znaczy, ochotnego dawcę Bóg miłuje, ale jest powiedziane, że za każdy obiad każdy musi zapłacić. W związku z tym mamy taki, nie mam tego przyjaciela, może wam powiem, jak jeszcze byłem w obronie cywilnej, to była taka sytuacja, że mieliśmy takiego kolegę, on zawsze miał 10 zł. Jak gdziekolwiek żeśmy szli, on bardzo chętnie nas organizował, ale kiedy myśmy się składali, to on zawsze miał tylko 10 zł, bo on więcej nie może. Nie wiemy, na co on tam zbiera, bo nigdy się nie przyznał, ale on zawsze miał tylko 10 zł. Więc nieważne, czy rachunek wyniósł 300 zł, czy 200 zł, to on zawsze miał tylko 10 zł. Tak? Ale pierś się rwał. Jak był jakiś pomysł gdzieś jakiegoś wypadu, czy wyjścia do restauracji, czy gdzieś tą pierwszy. Chłopaki, ja też idę, tak? Ale jak do płacenia, chłopaki, ja mam tylko 10 zł. I tak zawsze było, tak? Więc my mówiliśmy, no ale przecież wypłata była wczoraj, no ale to wczoraj to znaczy, że już jest, ja już jestem przed wypłatą. Tak? I w ten sposób zawsze to było. No i też nazywaliśmy go złotuwa. No i nikt niechętnie go z sobą zabierał, bo on nawet za siebie samego miał problem zapłacić, a cóż dopiero, gdyby się miał czasami dołożyć, jak komuś coś brakowało. Bo czasami było tak, że kolegom coś brakowało, no to my się jak rzucaliśmy, no to jak nie było, no to ktoś tam zawsze założył albo dorzucił i tak dalej. A ci byli, tacy ludzie są zawsze złotuwami. Oni zawsze korzystają, ale nigdy się nie dokładają. To jest ten problem i czasami to po prostu widać. I powiem szczerze, ja na przykład osobiście mam problem z takimi ludźmi, dlatego że nie ufam człowiekowi, dla którego najważniejsze są pieniądze. Ja takiemu człowiekowi nie ufam. Dlatego, że był taki człowiek, dla którego pieniądze były najważniejsze. Nie wiem, czy pamiętacie. No, 30 srebrników sprzedał swojego przyjaciela. Dlaczego? Bo pieniądze były dla niego tak bardzo ważne. Więc tu jest ten wielki problem, który oczywiście Pan mówi, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, wiadomo, ale powinniśmy sami w swoim sumieniu wiedzieć, że powinniśmy nie gonić za pieniędzmi, nie opuszczać z tego powodu zgromadzeń, dorzucać się do wspólnych rachunków, do wspólnych opłat, remontów i tak dalej, w miarę możliwości oczywiście. I to jest bardzo ważne. I czy wiary, to też tak może być. Ale nie można być taką pijawką, takim pasożytem, bo wtedy Malachiasz na przykład, no tam była trochę inna sprawa, bo tam dotyczyło to dziesięcin jeszcze pod zakonem, ale mówi, że jeśli człowiek na przykład bierze, ale nie dokłada się do tego, to jest po prostu złodziejem, tak? Okrada innych, bo jest tak, jakby wyciągnął im z kieszeni, tak? Więc to jest ten problem. Następna sprawa to jest tutaj opisany jako bawochwalca. No bawochwalca, no to mamy problem człowieka, który uczestniczy w kultach pogańskich albo pogańsko-chrześcijańskich.
bo i takie kulty są, prawda? Ja znam takie różne kulty, na przykład pogańskie, które w chrześcijaństwie pokutują, to są jakieś święte opłatki, to są jakieś zajączki, to są jakieś pisanki, to są jakieś tanembauny, czyli święte drzewka zielone, nie, i tak dalej, które mają oczywiście związek z różnymi świętami, które z chrześcijaństwem mają tyle wspólnego, co ja z astronomią oczywiście, tak, albo z Marsem, powiedzmy. Więc to jest ten poważny problem. Tak samo ekumeniczne historie, związki z odstępczym chrześcijaństwem, czy związki z chrześcijaństwem babochwalczym, nie z albo chrześcijaństwem, które jest absolutnie zagłębione w herezjach, bo to są różne herezje, na przykład są ludzie, którzy w centrum Ewangelii wkładają Ojca, chociaż Ojciec wszelki sąd przekazał Synowi i naszym zwiastowaniem jest Chrystus, albo Ducha Świętego i robią teraz Ducha Świętego centrum Ewangelii, chociaż Duch Święty w centrum Ewangelii umieszcza Pana Jezusa. Jest napisane, On przyjdzie i mnie uwielbi, bo z mego weźmie i wam oznajmi. A więc to są różne herezje i również chrześcijańskie, tak? Niestety. I w chrześcijaństwie też są różne herezje dotyczące usprawiedliwienia, dotyczące uświęcenia, dotyczące odkupienia, ale też dotyczące i też służby, albo tak zwanej pobożności, która nie jest często pobożnością wewnętrzną człowieka, czyli objawieniem Jezusa Chrystusa, ale zewnętrzną, czyli wielki człowiek dokonuje wielkich rzeczy i z tego się chlubi. No cóż, więc mamy tutaj tych bałwochwalców. Następna rzecz to są tutaj oszczercy. Pamiętajmy, że co to jest oszczerstwo? Ludzie boją się zgrzeszyć oszczerstwem, no i potem mają poważne problemy, boją się w ogóle cokolwiek mówić. No to trzeba wyraźnie zdefiniować. Prawdę trzeba mówić zawsze i przede wszystkim zainteresowanemu, prawda? Druga sprawa. Nie należy plotkować. Dlaczego nie należy plotkować? Bo normalnym wiadomościom nadajemy wtedy sensacyjną oprawę. I to jest już, to wtedy już ludzie od razu inaczej na pewną rzecz patrzą. Byle jakiejś rzeczy można uczynić naprawdę wiadomość, taki news dnia, powiedzmy, jeśli nada mu się tylko sensacyjne brzmienie. Druga rzecz to jest obmowa. Obmowa jest już niestety bardziej negatywną rzeczą niż plotkowanie, dlatego że obmowa jest to ukazywanie człowieka lub jego działań czy życia w negatywnym świetle. To jest pewien problem. Może być rzecz dobra, ale może być ukazana w negatywnym świetle. I wtedy w ten sposób niestety taką osobę deprecjonujemy. Następna rzecz to są oszczerstwa, tak jak to jest napisane. To jest mówienie całkowicie nieprawdy, oskarżeń pod adresem człowieka, oskarżanie go o rzeczy, których on nigdy nie popełnił. No i to jest pewien problem, ponieważ w zakonie było tak, że jeśli ktoś kogoś oskarżył na przykład o morderstwo nieprawdziwie, o kradzież, o cudzołóstwo, to należało ukarać fałszywego świadka w taki sposób, jakby byłby ukarany człowiek, który te grzechy popełnił. A więc mamy tutaj bardzo ważną rzecz. Oczywiście nie wyklucza się dzisiaj ze zborów za mówienie prawdy, chociaż myślę, że są w niektórych się wyklucza i znam takie przypadki. Odpadł pastorowi, dziękuję bardzo, bo powiedział mu prawdę, więc zaprawdę nie powinno się wykluczać, ale niestety to są złe praktyki. Natomiast zboże, które stoi, zbudowane jest na prawdzie, na Bożym Słowie, nigdy nie będzie się wyciągało konsekwencji wobec ludzi, którzy mówią prawdę, wręcz przeciwnie, będą uznawani za ludzi duchowych i odważnych. Natomiast plotkarzy nie lubimy, dlatego że oni nic innego nie robią, tylko właśnie roznoszą niepotrzebne wiadomości. Jak sama nazwa mówi, plotka będzie tutaj wykrzywianiem rzeczywiście faktów i rzeczywistości. Natomiast jeśli chodzi o... ale za to się też nie wyklucza. Tak samo nie wyklucza się za oczernianie. Można mieć o to pretensje, że ktoś źle o tobie mówi, że ktoś cię źle ocenia, że ktoś cię w jakiś sposób krytykuje. Ale już za oszczerstwo wyłącza się ze zgromadzenia. Więc jeśli ktoś takie rzeczy komuś robi, to jeśli by on takie rzeczy popełnił naprawdę i byłyby to rzeczy, za które należy wyłączyć ze zgromadzenia, to wtedy takiego fałszywego oszczercę należy właśnie potraktować w taki sposób, tak? Czyli po prostu go wyłączyć.
aż się po prostu upamięta i będzie pokutował przed zborem. Następna patrzcie, pijaństwo, czyli inaczej lgnięcie do alkoholu. Pismo Święte dużo mówi, nie opijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pewni ducha, więc stosunek do alkoholu jest jasny. Oczywiście nie mówimy tutaj o stosowaniu alkoholu w takich rzeczach, które są oczywiste, jak na przykład konserwacja leków przy alkohole. No przecież jest tak. Zioła się, no, różnego rodzaju nalewki zdrowotne się stosuje. Dalej, nacieranie ciała alkoholem, prawda? Dalej, picie podczas pamiątki wina oczywiście, jak najbardziej. Następna sprawa tutaj, jeśli chodzi o alkohol, apostoł Paweł mówi, dodawaj do wody trochę wina i tak dalej, czyli w sprawach zdrowotnych, prawda? Oczywiście kulinarnych na przykład też to się stosuje, ale nie w znaczeniu picie dla picia. Jeśli ktoś pije dla samego picia, to znaczy, że ma problem, ponieważ Pismo Święte mówi, że człowiek, który lgnie do alkoholu, nie może być starszym zboru. Jeśli masz problem z alkoholem, musisz się na nowo narodzić albo przewartościować pewne rzeczy w swoim życiu. Niestety, to jest ten problem. Paweł mówi, że pijak nie. Nie, nie może być we wspólnocie świętych. Następna sprawa, grabieżca. Grabieżca to człowiek, niestety, który bierze więcej niż się należy. Grabieżcą może być na przykład celnik, grabieżcą może być na przykład poborca podatkowy, grabieżcą może być ktoś, kto pożycza na procent, ale to już będzie lichwa na przykład. Grabieżcą może być ktoś, kto sprzedaje towary oszukańczą wagą, czyli oszukuje, tak? Czyli przykładowo zaniża wagę, a zawyża cenę. A więc tu mamy różnego rodzaju nieuczciwość. Tak? Czasami ktoś sprzedaje rzeczy wadliwe w taki sposób, że bierze za nich jako za rzeczy dobre. Ja znałem taki przypadek człowieka, który kupował rzeczy z drugiego czy trzeciego gatunku, a sprzedawał w gatunku pierwszym, bo to był taki czas, kiedy jeszcze nie można było czegoś dostać, tak? No i potem był problem, bo te rzeczy się niszczyły, pękały czy psuły się, no a wtedy ta osoba udawała, nie wie dlaczego, jemu tam działa, nie? No więc to jest ten problem. I są takie sytuacje, ja się w swoim życiu spotkałem z takimi sprawami i nawet sam zostałem parę razy przekręcony przez wierzących tak zwanych chrześcijan, gdzie sprzedano mi rzecz absolutnie bezwartościową, a ja po prostu wierząc w uczciwość, bo ja wierzę w uczciwość wierzących ludzi, niestety dałem się po prostu nabrać. Ale myślę, że ci ludzie z tego powodu nie są szczęśliwi i ja im też źle też nie życzę, ale chciałbym, żeby po prostu też mogli z pewną refleksją spojrzeć na swoje postępowanie. Oczywiście to było dawno, to nie było teraz, ale to było dawno. Rzeczywiście takie rzeczy również się spotkałem z takimi rzeczami. Pismo Święte, abyśmy z takim nie jadali, pamiętamy, że w kontekście jest Wieczerza Pańska, tak? Więc zbór siadał do Wieczerzy Pańskiej, tak jak do kolacji, to była naprawdę wieczerza dla wierzących ludzi, oni tam przynosili posiłki, podczas tych posiłków znosili kielich, łamali chleb i tak dalej. No w końcu doszło do czegoś takiego, że jak się poróżnili, to każdy sam swój chleb przynosił, żeby się nie dzielić z innymi, a nawet sam własne wino piła, jak wiadomo, przyniósł butelkę, to w końcu ją i niektórzy wydudnili, ponieważ jest napisane, że jeden był głodny, a drugi pijany. No więc to był ta rzecz. Ale jeśli chodzi o nas, wierzących ludzi, to z takimi ludźmi nie powinniśmy łamać chleba. Dam taki przykład. Kiedyś na naszym zgromadzeniu, jeszcze to było kiedyś, przyszedł człowiek ze swoją bardzo atrakcyjną, młodą żoną, był o niej starszy co najmniej dwa razy. No i podchodzi do mnie jedna siostra i mówi, podczas zgromadzenia, wyobraźcie sobie, podchodzi do mnie, jeszcze się zgromadzenie nie zaczęło i mówi, bracie Darku, on zostawił swoją żonę z dwojgiem dzieci, a wziął sobie teraz drugą siostrę i uważa, że to jest normalne. Nawet jakiś pastor mu tam oddał ślub, czy coś takiego. No i wiecie, no i ja mówię, no to jest, do zgromadzenia wolno mu przyjść, tak, ale mówię do brata, który miał roznosić chleb, Wieczerzę Pańską, mówię, słuchaj, nie podchodź do tych ludzi, bo oni są w cudzobożnym związku. I rzeczywiście tak było. Kiedy zostali ominięci, no to potem po zgromadzeniu, dlaczego zostali ominięci, no to im powiedzieliśmy,
Więc oni ostentacyjnie, oczywiście trochę wyzywając tam nas, zwinęli swoje manele i po prostu się wynieśli ze zboru ku naszej oczywiście radości, tak. Więc nas tu wcale tym nie zasmucili, że nawet jakieś tam inwektywy w naszym kierunku poleciały. Więc to jest bardzo ważne. Nie chcieliśmy z nimi łamać chleba, bo Pismo Święte mówi, jak nie bądźcie uczestnikami cudzych grzechów. Jeśli my tolerujemy takie rzeczy, pozwalamy na to, to stajemy się niestety tego grzechu uczestnikami. Dlatego jeśli jesteś w takim zborze, w którym grzechy są absolutnie tolerowane, nie powinieneś tam być, bo nie będziesz wzrastał duchowo, dlatego że tam Duch Święty jest zgaszony i nic z tego nie będzie. Pamiętajmy o tym. Zbór to miejsce, w którym starsi stoją na czele, czy bracia stoją na czele moralności i świętości życia oraz na straży czystości nauki, i aby herezja nie rozwalała czy rozbijała zboru pańskiego. A więc mamy z takimi ludźmi nie jadać, czyli po prostu nie uczestniczyć z nimi w wieczerzy pańskiej, nie dopuszczać ludzi do wieczerzy pańskiej, którzy żyją w jawnych grzechach. Niejawne, no to Pismo Święte mówi, aby każdy samego siebie osądzał. To jest oczywista sprawa, ale te jawne musimy. Tak. Oczywiście w tym momencie ktoś by tu podniósł krzyk: Ola Boga, co się dzieje? Gwałt urety oszaleje, tak? Ale przecież to jest napisane. Czy to moja rzecz sądzić tych, którzy są poza zborem? My nie sądzimy ludzi, którzy tak żyją poza zborem, bo poza zborem jest zakon i świat. Ludzie żyją jak chcą, natomiast zboże jest łaska. I my jako ludzie łaski nie możemy żyć jak ludzie pod zakonem. Dlaczego? Bo ludzie pod zakonem, albo poganie w ogóle, to żyli w ten sposób, że umysłem służyli zakonowi Bożemu, ale ciałem służyli zakonowi grzechu. A my nie jesteśmy pod wpływem, my nie jesteśmy w ciele, lecz w duchu, Słowo Boże mówi. Czyli świadczy to o tym, że człowiek, który jest pod łaską, nie może grzeszyć, bo z Boga się narodził. Prosta rzecz. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Jan nie zostawia tutaj suchej nitki na osobie, która mieni się bratem, czy wierzącym człowiekiem, czy siostrą, a niestety trwa w jawnych grzechach. Natomiast mówi, czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze? Paweł to wyraźnie mówi. Sądźcie ludzi i grzechy, którzy te grzechy popełniają i niestety, jeśli nie chcą zerwać grzechem, nie chcą pokutować, należy tych ludzi odsunąć, a jak dalej tak jest, no to trzeba tych ludzi oczywiście wyłączyć ze zgromadzenia, jeśli dopuszczają się nie tylko grzechów, ale je też kontynuują. Dlatego Paweł podsumowuje ten rozdział o dyscyplinie. Tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły, spośród siebie. A więc mówię też o wyraźnie, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. I to jest tak jak czasami z tymi jabłkami, jak się włoży zgniłe jabłko, to reszta też się zepsuje. Więc należy chronić zbór, a nie po prostu tego człowieka, który jest jak ten zgniły owoc, który chce swoim przykładem, swoim postępowaniem popsuć innych wierzących, bo jak powiedziałem, jest część ludzi, którzy mają słabe sumienie, którzy nie kierują się ani wiedzą, ani objawieniem Bożego Słowa, tylko kierują się przykładami innych ludzi, patrzą na innych i ich naśladują, prawda? To jest bardzo ważne. Ja pamiętam w zborze kiedyś, w dawnych czasach, kiedy kupiłem sobie taką czapkę, taki kaszkiet z takim kneflem, to takim guzikiem, wiecie, na tym. I co się okazało, że jednak nastąpiła moda i w zgromadzeniu połowa braci chodziła w kaszkieta. No to co to znaczyło? No, młodzi ludzie stwierdzili, że skoro brat, który stoi na czele, kupił sobie kaszkiet, to znaczy, że to musi być wyjątkowe nakrycie głowy, skoro go jego zacną głowę przykrywa takie nakrycie głowy. Tak? No i efekt był taki, że naśladują. Ja mówię, ludzie, każdy ma swój styl. Nie powinniście klonować kogokolwiek, tak? Tylko każdy powinien postępować zgodnie ze swoim przekonaniem, czy też ze swoim zamiłowaniem do takiego czy innego stylu noszenia się. A jednak się okazuje, że jest duża część ludzi, którzy nie kieruje się ani swoją wiedzą, ani nie kieruje się Bożym Słowem, Bożą wolą, ale kieruje się, mając słabe sumienie, przykładem
innych ludzi. Ktoś powiedział, słowa uczą, ale przykłady pociągają. Jeśli będziemy mówić piękne słowa, prawda, a będziemy postępować niepięknie, to niestety ludzie nie będą szli za tym, co mówimy, tylko za tym, jak żyjemy i jak czynimy. No cóż, niech Pan pobłogosławi swoje słowo, kochani, a imię Pańskie niech będzie uwielbione i zachowajmy nasze zbory w świętości, tak jak Pan tego oczekuje od nas i trwajmy w Bożym Słowie, w Bożej nauce i niechaj ten świat, który stosuje poprawność polityczną, niechaj nie wchodzi do naszych zborów i niech nie czyni naszych zborów zgaszonymi Ducha Świętego, ponieważ w tym momencie będą nam się rodzić ludzie według ciała, a nie według Ducha. Chwała Panu za Jego łaskę, że w zborze jest łaska Boża i chcemy według tej łaski chodzić. Apostoł Paweł przestrzega nas, aby nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej oraz abyśmy łaski Bożej nadaremnie nie przyjmowali, tak? Czyli żebyśmy nie lekceważyli tej łaski, depcząc je przez swoje grzeszne postępowanie. Amen. Amen.